Czarnek ostro przejechał się po rządzie Tuska. Lufa. Minęło pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, postanowił w szkolnej skali ocenić ten okres. Przede wszystkim za kłamstwa, powiedział polityk PiS reporterowi Faktu. W piątek 22 marca minęło 100 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Od kilku dni politycy Prawa i Sprawiedliwości rozliczają premiera i koalicję obywatelską ze złożonych w trakcie kampanii wyborczej 100 konkretów. Największa partia w koalicji rządzącej na stronie internetowej poinformowała o spełnieniu zaledwie 12 z tych konkretów, a zdecydowana większość jest oznaczona jako w realizacji. Czarnek ostro przejechał się po rządzie Tuska. Lufa. Mocno pierwsze 100 dni w wykonaniu rządu Tuska ocenił Przemysław Czarnek. Były minister edukacji pokusił się wykorzystanie szkolnej skali. Lufa. Jedynka. Absolutnie tak. Bezwzględnie, powiedział reporterowi Faktu polityk PiS. Przede wszystkim za kłamstwa. Za zamach na demokrację, za zamach na praworządność, za brak reakcji na problemy rolników, za zapowiedź podwyżki cen energii i podwyżki cen żywności. I za zrealizowanie 9%, jak obliczono, ze 100 konkretów, uzasadnił były minister edukacji i nauki. Czarnek stanowczo, nie ma żadnego konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. W ostatnich dniach w mediach pojawiały się informacje o konflikcie w Zjednoczonej Prawicy. Wszystko rozpoczął partyk jakiś z suwerennej Polski, który skrytykował politykę realizowaną przez Mateusza Morawieckiego. Z kolei Michał Dworczyk na antenie RMF FM mówił, że obecność suwerennej Polski w Zjednoczonej Prawicy to układ pasożytniczy. Czarnek w dyskusjach często bronił koalicjantów PiS-u. Nie ma żadnego konfliktu. Zjednoczona Prawica jest bardzo szerokim obozem, dlatego potrafiła przez dwie kadencje z rzędu rządzić samodzielnie, ale koalicyjnie, bo w skład Zjednoczonej Prawicy wchodzi Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci, w tym suwerenna Polska, przekazał Czarnek. Nie od dzisiaj, tylko od zawsze zdanie suwerennej Polski na temat naszej polityki w Unii Europejskiej jest odmienne w wielu kwestiach niż na przykład premiera Morawieckiego, powiedział były minister edukacji. To są takie rozmowy, które towarzyszą nam od początku, dodał.